Cześć, witam Was serdecznie, Arek od Drukarek z tej strony. Zabieramy się za ponownego, innego, ale z tej samej gamy Neverstopa. To jest ten ostatni, co go męczyłem tak dwa dni. To jest to samo, bez modułu skanera. Jak wcale, ale to wcale te maszynki do mnie nie trafiały, to teraz już druga w przeciągu 7 dni. Już widziałem, jaki jest objaw. Objaw jest, że sadzi całą czarną stronę. Podstawowa przyczyna jest taka, że zobaczcie, jak jest moduł. Z listwa wszystko siadło. Ale przed zamówieniem, tym razem w oryginale. Chyba że spróbujemy, co? Jeszcze jeden zamiennik. Tam korektę zgłosiłem. Sprawdzimy. Zobaczymy, czy ma stronę testową. Jak to drukuje na tym zużytym module. Tamten jest, proszę Was, spakowany, czeka. Ten jest czysty, ale gdzieś tam robi pewne problemy. Natomiast tak czy siak, Neverstop 1200 ma problem z grzałką. Nie utrwala poprawnie, także odpuściliśmy całkowicie temat. Ja nie wiem, czy ma to jakiegoś testa, bo tego nie wiem. Ale coś zaczyna mrugać i idzie. Myślałem, że będę musiał podłączyć to pod komputer. No, poza tym, że jest, ale chociaż kartka ciepła, na tamtym module nie. Czyli moduł jest zużyty, to już stwierdziliśmy wcześniej. Problem w tym Neverstopie jest jeszcze jeden, nie utrwala, więc odpuściliśmy naprawę. Jak wiecie czy nie wiecie, ten zamiennik był trafiony, chrupał strasznie. W ostatnim filmie mnie to podirytowało i to bardzo, ale to bardzo mocno. Natomiast tutaj już nawet nie chcę tego testować. Zobaczcie, co się dzieje. I ten moduł, zobaczcie na wnętrze tego urządzenia. On naprawdę nie polatał sobie zbyt długo. Zastanawiałem się. Czasami te urządzenia firmy HP z podziwu wyjść nie mogę. Wypuszczam jakiś badziew. Ani nikt nie nadrukował tym. To prawdopodobnie ta listwa czyszcząca puściła, bądź cokolwiek innego, złe napięcie. Nie wiem, tak teraz głośno myślę. Jak ktoś jest znawcą i ma doświadczenie w Neverstopach, to niech się wypowie. Bynajmniej ja z tymi modułami mam małe doświadczenie. Bo nigdy nie proponowałem gównianych, za przeproszeniem, żebym nikogo nie obrażał, urządzeń. Bo ja uważam, że nie był to dobry produkt. Natomiast ten uratujemy. Bo zobaczcie, mamy ten moduł bardzo, ale to bardzo mało zużyty. Total Impress, ale poczekajcie. To Total Page? 12? Nie, niemożliwe. Czy ja tutaj znajdę Total Imprezy? Mamy 12 kartek, kod 10000, nie wiem, co to jest. Czy naprawdę? Czy taka drukarka tak mało wydrukowała, czy krótko mówiąc, nie wiem, co jest. To jest taki raport konfiguracji, słuchajcie, który został wydrukowany bezpośrednio z wnętrza urządzenia. Very low toner. Ok. Jest tutaj jakiś logo zapisane, że ma page 12. To jest prawda, czy to jest fałsz? Ciężko mi się to odnieść. Jeżeli macie doświadczenie z tym urządzeniem, to podpowiedzcie, napiszcie w komentarzu. Firmware z daty 2019, drukarka można powiedzieć tak gdzieś od produkcji około 5 lat. I co za tym idzie, jeżeli wierzyć, co ta drukarka wydrukowała 12 kartek, no i mogłaby ta listwa usiąść, ta listwa, która ma za zadanie wyczyścić nasz bęben, siedzi i całkowicie siadła i ten proszek, krótko mówiąc, wali całkowicie na moduł bębna i taki jest efekt, aczkolwiek trzeba było to rozebrać i tak mi się nasuwa pierwsza myśl. Trzeba było to rozebrać i dokładnie to przeanalizować. Co z takich jeszcze ciekawostek? Dzisiaj C360 do klienta zawiozłem, akurat miałem możliwość i w bardzo dobrej cenie trafiłem L9570, urządzenia, które już miałem kiedyś.
w ofercie. Wrzesień nam się zaczął. 31 stopni tutaj w pomieszczeniu mam. Klimatyzacja nie pracuje, pracuje tylko i wyłącznie nawiew. Energia jest droga, ale niestety biedny przedsiębiorca na JD-u musi na wszelkie koszty uważać. A zaczął się nowy miesiąc i sam ZUS za zeszły miesiąc, który był paskudnym, nie za zeszły, za lipiec płacimy teraz we wrześniu, to wyszło prawie 3000 zł. 2903. Kurwa, to jest taka jak to nazywa? Taka groteskowa sprawa, że mało zarabiasz, dużo płacisz, nie? No, można się czasami poklasać. Spróbuję jeszcze w dniu jutrzejszym update zrobić do tego Neverstopa 1000, nie 1200, czyli bez skanera i zobaczymy, czy kolejny moduł, damy drugą szansę, kolejny moduł zastępczy ruszy. Tymczasem ja Was żegnam, życzę Wam miłego dnia. Printworks Sklep to jest reklama, wrzesień się zaczął, jak materiały są potrzebne, zapraszam Was serdecznie, a sprawdzimy sobie jeszcze jeden moduł po jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję. Cześć, jak czapka, pajak, parasol. I do następnego. Cześć.